Cześć, witam Was tu w komentarzu do filmu już po filmie. Zobaczyliście Przejazdy, film, który zawiera elementy, których u mnie na kanale dawno nie widzieliście, dawno nie można było zobaczyć, mianowicie co? Podwójną trakcję. To nie oznacza, że będę robił podwójną trakcję. Od razu to podkreślam, od razu odpowiadam, nie macie co wyszukiwać przykładów, fajnych zdjęć i tak dalej, bo nie będę raczej tego robił. Chciałem to zrobić, akurat ten film sam dla siebie, chciałem się pobawić. Chciałem sobie zestawić taki pociąg i zestawiłem, choć oczywiście wszystko jeździło z duszą na ramieniu i jak słyszeliście, może zwróciliście uwagę, z olbrzymim wyciem. To był model MTB, bo tutaj już mogę powiedzieć, pierwszy model jest Piko, ten lepiej wyglądający i dlatego też jest na przodzie, jako że lepiej wygląda, a drugi model firmy MTB. Model firmy Piko oczywiście praktycznie pod każdym względem przewyższa model Piko, ale jest jeden drobny elemencik, który spodobał mi się w modelu MTB, ale o tym za chwilę. Wagonów jest jakaś słuszna liczba, o ile dobrze pamiętam, to 20, a może 21. Nawet nie chodzi o to, żeby było tych wagonów 40 czy coś. I przyznam się szczerze, że mógłbym jeszcze dołożyć trochę wagonów. A dlaczego nie dołożyłem? Ano dlatego, że chciałem i znowu sam dla siebie zrobić zestawienie takich węglarek mniej więcej z jednego okresu. One z jednego okresu nie są, są mimo wszystko jednak trochę rozrzucone od początku lat 80. do pewnie końca lat 90., ale już tutaj węglarek innych, PKP Cargo, nie chciałem mieszać. I nie mówię o węglarkach niebieskich PKP Cargo, tylko o węglarkach brązowych, których też jeszcze kilka mam. Węglarki, które tu są, są w zasadzie jednej serii EAOS. Też mógłbym tu dołożyć jeszcze EANOSy, byłoby więcej. Bądź jakieś tam niby EAS, tylko że EAS, te fikcyjne węglarki firmy Piko, ich już się szczęśliwie pozbyłem, ich nie mam, stąd ich tu nie zobaczyliśmy. Można by też było dołożyć węglarki na platformie 401Z, czyli EAMOSy, z tych też zrezygnowałem. Nie chodziło mi, żeby robić na siłę nie wiadomo jaki długi skład, mógłbym go jeszcze wydłużać, tylko chciałem zrobić coś, co będzie dla mnie zgrabne dla oka. Film, który zrobiłem, wydawało mi się, że na podstawie zdjęcia, na podstawie słynnego zdjęcia z portalu wrfoto.eu, jest takie zdjęcie, gdzie są dwa właśnie ET21, to jest zdjęcie na łuku robione z góry, gdzieś w górach, a za nim sznur brązowych węglarek. Tak to zdjęcie pamiętałem, ale przyznam się szczerze, jakieś 2 godziny temu usiadłem do komputera, już w momencie, kiedy, zanim jeszcze nagrałem film, ale już kiedy miałem modele ustawione, odnalazłem to zdjęcie, choć było ciężko, bo sama strona akurat w tym momencie nie działa w żaden sposób. Google znajduje, ale strona nie działa, nic się na niej nie wyświetla. To niemniej jednak zdjęcie z tej strony, o którym mowa, znalazłem na forum modelarskim. Spojrzałem na zdjęcie i okazuje się, że złożyłem nie to, co na zdjęciu. Tam owszem są dwa ET21, ale ET21 zdjęcie jest chyba z późniejszej epoki, bo są zielone bez żółtego czoła. Ja tutaj mam żółtym czołem. Owszem, jest ET21 żółtym czołem, ale na popychu i uwaga, jako trzeci. Czyli najpierw bym musiał mieć dwa zielone ET21, a później któryś na popychu. No i jeszcze uwaga, węglarki, przynajmniej te z przodu, które tam są w tym wahadle, to są węglarki ES, dwuosiowe, a nie czteroosiowe. Także na początku miałem pomysł, że to, co Wam pokażę, no to może być może reaktywuję starą serię, a ja Wam pokażę, ale wycofałem się z tego pomysłu, bo zrobiłem zupełnie co innego. Tak jak mówię, zrobiłem film dla siebie, bo chciałem pobawić się,
pojeździć też było trochę przyjemności w ustawianiu tych wagonów. Wszystkie wagony są na standardowych sprzęgach, ale uwaga, sprzęgach firmy Roco. Zresztą gro tych wagonów jest produkcji firmy Roco, jednakże nie wszystkie. No mi się wydaje, że to jest mega efektowny skład i taki film robię dla własnej zabawy, ale też robię po to, żebyście go oglądali, oglądali i oglądali. Nie chodzi o to, żeby co dwa dni, co tydzień publikować nowy odcinek i różne przeróżne pociągi. Dajecie pomysł, robię ten pomysł, po czym jak meteor film przelatuje, obejrzy go nie wiem 300, 1000 osób i tyle, jest zakopane w czeluściach internetu, gdzieś zaginie po mojego wysiłku. Taki film robię raz na jakiś czas po to, żebyście jak mieli ochotę, to go odtwarzali i odtwarzali. Niekoniecznie z moim komentarzem, możecie przed moim komentarzem przerwać, ale ta część, w której jeżdżą pociągi, chodzi mi o to, żebyście jak najdłużej sobie odtwarzali i delektowali się widokiem tylu modeli na makiecie, bo też nie ukrywam, że rzadko mam czas i chęci i w ogóle ochotę, żeby tyle wyciągać z pudełek i tyle składać. No, a propos pudełek, to tam sobie spójrzcie z drugiej strony tutaj pomieszczenia. Tam jest sterta właśnie takich pudełek, o gdzieś tam przeziera, ile tego jest, no cała masa. To jest, są pudełka od 20 paru modeli, jakby nie było. No właśnie tak to wygląda. W sumie to można by sobie nawet takie zdjęcie zrobić. No dobra. Pał 6 pudełka. Ach, nie ten... Nie to pokrętło na tym. Na statywie tu wziąłem, żeby zwolnić. Dobra. O, już mamy ostrość. Modele. Pora przejść tutaj do przedstawienia modeli. Włączę zasilanie. Włączymy światło. I tak jak mówiłem, pierwszy model Pico. Pokażę go może troszeczkę bardziej z bliska. No dobrze, to będzie chyba dobra perspektywa. Może nawet tak troszeczkę wezmę tu z boku. Będziecie świetnie widzieli. Zanim model firmy MTB. I teraz tak, zdecydowałem się na to, żeby pojechał pod drutem i patrzę teraz na ten ślizg. Ślady są nie jakieś mocno widoczne, one ujdą. Są dosyć podobne do tego, do tych śladów na nigdy nie używanym pantografie jak tu. Natomiast no, ciężko mi to będzie pokazać, ale tu na krawędzi tego właśnie srebrnego z czerwonym gdzieś tam ten drut się lekko powrzynał. Na samym srebrnym na szczęście tego nie widać u byków farby, ale tutaj tak. I tak to niestety wygląda z jazdą pod drutem. Drut jest na tyle sztywny, że ślady zostawia. Model ET21 firmy Pico jest piękny, wszyscy rozpływają się w zachwytach, ja również, bardzo mi się podoba, detale, pięknie odwzorowany, naprawdę mnóstwo różnych pozytywnych rzeczy można powiedzieć. Model MTB nie do końca. Detale nie takie, kolory może też trochę nie takie, z napisami na szczęście aż tak nie schrzanili jak w przypadku ST43. Pantografy, no i tu wołają o pomstę do nieba, jak to wygląda, ale jest jedna pozytywna rzecz. Zobaczcie, tam jest podniesiony pantograf i on jest nisko. On jest teoretycznie za nisko, ale pod drutem, i tu cofnijcie się do filmu, to o tyle było dla mnie pozytywne, że okej, ten pantograf nie dotykał drutu, zaraz puryści, że jak to elektrowóz bez prądu jechał i tak dalej. Tak, takie komentarze niestety przykre. Cały czas ktoś z Was potrafi mi napisać, ile bym się nie tłumaczył, ile bym tego nie uzasadniał, to zawsze takie komentarze dostanę. Ale uwaga, ten pantograf jest podniesiony, złudzenie jest niezłe i on się nie szuruje. Z takim pantografem spokojnie mogę pojechać bez stresu, że coś się uszkodzi, więc to jest dla mnie ten pozytyw, tak? W tej wadzie akurat, że on się tak rozkłada, ja znajduję zaletę. Ja, nie musicie się z tym zgodzić, ale no takie jest moje zdanie. Dobra, tyle
Najważniejsze. Modele jadą w podwójnej trakcji, ale nie ma tutaj żadnego wsparcia elektronicznego ku temu, nic z oprogramowania. Zrobiłem to w sposób najprostszy, jaki mogłem, czyli obie lokomotywy są na tym samym adresie. I o ile jadą wolno, to jest raczej ok, to o tyle jak jedzie szybko, to model MTB wyje. Teraz same modele. Węglarki firmy Roco, ten EAOS przeważającej części, parę różnych zestawów jest tutaj tych węglarek. Cztery węglarki firmowane przez PMR modele, to są te węglarki najstarsze z pierwszej połowy lat 80. średnio pasujące zestawienie, bo ten pociąg w moim zamyśle miał odzwierciedlać gdzieś skład z początka lat 90. No ale na dobrą sprawę też z takimi oznaczeniami na początku lat 90. oczywiście nie z tymi datami rewizji, ale z takimi oznaczeniami te węglarki spokojnie jeździły. Dalej zestaw dwóch węglarek niedawno wydanych. Jeszcze coś tam się innego trafiło. Teraz tutaj wjeżdżają takie ciemniejsze z tymi czerwonymi pokrętłami hamulca, takie ciemnobrązowe. To są węglarki zrobione kilkanaście chyba lat temu, jeśli prawie, że nie 20, przez znanego modelarza Brakule, modelarza, który dalej jest aktywny, bardzo aktywny na forum modelarskim. Czasami na Allegro sprzedaje swoje modele, możecie je rozpoznać nie tylko po niku sprzedającego, ale również po pięknych zdjęciach. Robi zdjęcia tych swoich modeli w pięknej scenerii. Czasami sprzedaje modele zrobione przez siebie. Dawniej, bo teraz ich nie robi, a teraz skupia się na przykład na patynowaniu i patynuje w naprawdę przepiękny sposób. I swego czasu, pokazywałem właśnie te modele w unboxingu, wypuścił zestaw bodajże pięciu węglarek z epoki 5A, jedna jest z końca epoki 4, gdzieś z końca lat 80. 88 czy coś takiego, wypuścił zestaw kilku takich modeli przemalowanek, tak, przemalowane, to widać właśnie po kolorze tu na burtach, ale uwaga, wszelkie oznaczenia są naniesione tamtą drukiem, było to, zrobił ileś tam takich zestawów, można to uznać niemalże za niskoseryjną produkcję, stąd ja się kiedyś na to skusiła. Dalej jest kilka węglarek firmy Klein Modelbahn i to są węglarki chyba bodajże dwóch typów. Zobaczcie, o tutaj ta co wjeżdża ma inne drzwi boczne, tak, z takim jeszcze z belką gdzieś mniej więcej w połowie drzwi. To widać także, tu są z dwóch różnych form. I też chyba nie włączałem tutaj węglarki PKP Cargo, bo Klein Modelbahn też z oznaczeniami PKP Cargo wydał taki model. To jest PL-PKP Cargo, taki kod rejestracji. A na koniec są trzy węglarki Albert Model. No i niestety dwie na 100% są fikcyjne w oznaczeniach PKP Cargo, jedna średnio podobna, generalnie są to węglarki jakiejś budowy bułgarskiej czy coś takiego, już dokładnie nie pamiętam, ale gdzieś tam z południa Europy, jedna ciut bardziej pasuje, dwie niestety mniej. No, chciałoby się tutaj pomarzyć, żeby w ramach Albert Model, żeby może też już bardziej polskiej konstrukcji jakieś węglarki może się kiedyś pojawiły. Kto wie, w końcu trzy konstrukcje pochodzące z polskich zakładów firma Albert Model wydała, więc wcale bym się nie zdziwił, nie byłbym mocno zaskoczony, gdyby coś takiego kiedyś się ukazało. Albo i od firmy Pico, bo to aż się prosi, to są te EAOS-y, to są wagony, modele wagonów prostej konstrukcji. Zobaczcie, że pudło to po prostu się odlewa, to jest jeden element, troszeczkę elementów zamontowanych i do tego wcale nie tak dużo, to nie jest jak na wagonach osobowych, trochę elementów zamontowanych, wózki, kinematyka krótkiego sprzęgu, sprzęgi i mamy, tak? To jest naprawdę prosty model. Co za tym idzie, też EAOS zwykle były jednymi z najtańszych modeli wagonów towarowych. Oczywiście takie modele wcale nie muszą być tanie, co pokazuje przykład Pico. Przecież tego typu węglarki EAMOS, te wysoko czy niskoburtowe firma Pico robi i
No, sprzedaje czasami za całkiem słone pieniądze w porównaniu do takich EAOS-ów. 100 kilkadziesiąt złotych za EAMOS-a, a pamiętam, jak te EAOS-y od roku były po 80 zł normalnie wycenione. Albo 19,99 euro oficjalnie przez rok. To oczywiście było ze 3-4 lata temu, nie teraz, ale to o czym świadczy. Dobra, i ostatni wagon to też wagon firmy akurat Roco. Dlaczego jest ostatni? Ano dlatego, że kiedyś nieszczęśliwie mi zleciał chyba z makiety, poleciał na sprzęg i to przy modelach Roco bywa. Jak tak, jeśli w ten sposób Wam model zleci, to na 90% rozleci Wam się kinematyka krótkiego sprzęgu, tam po prostu uderza sprzęgiem, sprzęg się rozlatuje, ale to jest pół biedy, to jest mała strata. Gorzej, że to uderzenie wyłamuje gniazdo z kinematyki, stąd ja mam niestety taki jeden model uszkodzony. Jak to naprawić? Samego tego elementu kinematyki kupić się praktycznie nie da, nie figuruje w katalogu części zamiennych. Niestety trzeba kupić jakiś model i poświęcić go na części zamienne, czyli wymontować, przemontować tą kinematykę. Już ze dwa razy w przypadku modeli Roco tak zrobiłem. No dobra, tyle o składzie. Skład sobie przejechał, ja teraz będę musiał to pieczołowicie z powrotem zapakować do pudełek. Zejdzie się z tym trochę, tak jak z rozpakowywaniem, ale z rozpakowywaniem to też jest tak, że czasami i tym razem tak było, sprawia to przyjemność, bo buduje się ten skład i tak bierzemy parę takich modeli, parę takich, myślimy, co by tu jeszcze dołożyć, a może to i dokładamy, przynosimy kolejne pudełka, rozkładamy, skład się wydłuża i nie powiem, to jest całkiem przyjemne, ale tak jak mówię, rzadko, na ogół dla mnie to jest to jakiś tam problem, no bo trzeba nawyciągać, poprzewracać, zrobić sprzęgi i tyle. Ale tym razem mi się podobało. Dobra, pora kończyć. Tak jak mówię, film dla mojej przyjemności wcale nie oznacza, że będę robił składy z podwójną trakcją. Od razu powiem, Damianie, nie zadawaj mi głupich pytań. Skoro o tym mówię, to nie potrzebuję jeszcze mieć pytania, czy na pewno i czy skoro zrobiłem to, to zrobię. Słuchaj wyraźnie, co mówię. I do wszystkich kieruję ten apel. Film zrobiłem dla siebie raz na jakiś czas i generalnie uważam, że jest to dosyć upierdliwy temat. No i właśnie tu chciałem też Wam jedną rzecz pokazać, ale to muszę składem z powrotem podjechać. Słyszycie, jak wyje. W ogóle strasznie hałasuje ten skład. To jest jednak dużo wagonów. Spójrzcie sobie dokładnie jeszcze raz na model MTB. Co jest w nim nie tak? Gdybym prowadził to na żywo, to może ktoś by zgadnął. No, może ktoś by zauważył, przepraszam, nie zgadł, bo to widać. No, musiałem wyjąć zderzaki w modelu MTB. Dlaczego? Dlatego, że wszystko się zaczepiało ze zderzykami poprzedniego modelu. No, w łukach to nie pojedzie i nie muszą to być wcale ciasne łuki, bo ten tutaj, co jest, nie jest wcale taki ciasny. Nie było na to szans. Zderzaki nie są sprężynujące w obu modelach. Nie ma szans, żeby sprężynowały. Tak naprawdę nawet jakby sprężynowały, to i tak byłby inny rozkład sił, który by z tego powodu, że coś by działało na tych zderzakach, by inaczej wpływał na kinematykę krótkiego sprzęgu, więc to nie jest zdecydowanie coś pozytywnego przy jeździe modeli. Modele spiąłem krótkimi sprzęgami. Dlaczego? Dlatego, że śledziami Roco, dlatego, że w przypadku, kiedy druga lokomotywa potrafi jechać trochę szybciej, a tutaj nie wiem, która z nich jedzie szybciej, po prostu pcha tą pierwszą, no to gdyby to był sprzęg oczkowy, to by podnosiło się oczko do góry, by się to wszystko rozprzęgało
i gdzieś na zjeździe by na przykład były lokomotywy zbyt blisko siebie, a na podjeździe być może pierwsza mogłaby uciec wtedy tej drugiej lokomotywie i w ogóle byłaby masa problemów. Tak a propos jeszcze, to ze składem nie zanotowałem nawet jednego problemu wykolejenia czy rozprzęgnięcia cokolwiek. O czym to świadczy? O właściwościach tych modeli ROKO. Modele ROKO są naprawdę doskonałe, jeśli chodzi o właściwości jezdy. Większość, może nie każdy, ale węglarki to jest same superlatywy. No i sprzęgi oczkowe z szerokim ząbkiem również same superlatywy. Dobra, pora kończyć. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Żegnam się z Wami. Cześć. Scena specjalnie dla Was w temacie podwójnej trakcji. Tu już modele są spakowane do pudełek, czekają na zrobienie zdjęcia na koniec filmu. To zdjęcie zresztą widzieliście, bo to jest scena już po napisach końcowych. Tak zwana Marvelowska, ja to sobie tak nazywam, jak w filmach Marvela. A teraz zobaczcie, co się będzie działo. Tak jak mówiłem, są na jednym adresie obie lokomotywy ustawione. Pierwszy wystartował model Pico i proszę bardzo, dogonił go MTB i wyjechał. Dlaczego wyjechał? Bo silnik, a tam się wykoleiło, tak? To oznacza, jak to wszystko jedzie bez sprzęgu, bo jest oczywiście bez sprzęgu. Po prostu lokomotywy się tu w tym momencie spychają. Dobra, z powrotem wkolejone. No. A co my tu mamy? Dobra. Było wykolejenie. O, zobaczcie, teraz doskonale widać, jak ucieka, ile szybszy jest napęd tu firmy MTB. Tu jeszcze mi się Pico zatrzymało. I standardowe wycie, bo modele te wyją, ale przy oporze dużo bardziej. No i proszę bardzo, jednak niezbyt poprawnie ustawiłem tę lokomotywę na torach, to mi wyleciało. Dobrze. To w drugą stronę. I zaraz dogonię pewnie model Pico. Tak jak widzicie, modele na jednym adresie. Nawet samo A, zupełnie inna charakterystyka. Tak, ta charakterystyka, choćby tutaj to powolniejsze zatrzymanie T21 firmy Pico mówi nam, że pewnie by trzeba było gdzieś w CV-kach pogrzebać i coś tam poprzestawiać. Być może dałoby radę zbliżyć bieg obu lokomotyw. Ale teraz robienie tego, bawienie się, ślęczenie nad tym i sprawdzanie efektu za każdym razem na makiecie, czy jest satysfakcjonujący, pod to, żeby raz pojechać, zdecydowanie dla mnie zbyt duży wysiłek. Jakbym miał zaledwie 2 modele, 5 modeli, 10 modeli, to mógłbym się bawić, mógłbym je cyzelować, poprawiać i wszystko tego. Przy mojej ilości modeli kwestia, żeby dopasowywać dla siebie, zwyczajnie jest nierealna. No dobra. Tak to wygląda. Jeszcze tą scenę nakręciłem, żeby Wam pokazać, że to zestawienie pod jeden adres to najprostsze rozwiązanie, to ono wcale nie jest dobre. Dlaczego? Dlatego, że jeden z modeli
a może nawet dwa, potencjalnie działa w bardzo niekorzystnych, pracuje w bardzo niekorzystnych warunkach. I to jest główny powód, dla którego tego nie robię, a jeśli jeszcze modele są delikatniejsze, mają uzbrojone czoła, węże, nie węże, to wszelkie bądź są problematyczne, jeśli chodzi o jazdę w jakichś troszeczkę gorszych fragmentach naszego toru, no to są wykolejenia, uszkodzenia i tak dalej, i tak dalej. I może się też również, nie wiem, wydarzyć coś gorszego, coś się wykolei, zleci z makiety, albo nie wiem, napęd się spali, stąd unikam jazdy podwójnej trakcji właśnie z takich powodów. No dobrze, to jeszcze raz dziękuję, żegnam się z Wami. Cześć.